Okej, namówiliście mnie. Dostałem od was tyle komentarzy, postów, prywatnych wiadomości z pytaniem, czy zrobię przegląd tytułów z Marvel Now 2.0, że postanowiłem go zrobić. A oto co czeka was w dzisiejszym odcinku. A teraz przez tę poprawność polityczną wrzucili nam czarnego Kapitana Amerykę, czarnego Spidermana. Tutaj Hulkiem jest jakiś Amadeus Cho, muzułmańską Miss Marvel. Gdzie jest Banner? A w dodatku Thorem jest kobieta. Amazing Spider-Man, globalna sieć, tom pierwszy. Wrogie przejęcie. Daleko mi do zachwytów nad pierwszym tomem Amazing Spider-Mana od Dana Slota w Marvel Now 2.0. W tym tomie Peterowi Parkerowi daleko do przegrywa i wiecznie łatającego dziurę budżetową cichego geniusza, którym był praktycznie zawsze wcześniej. Teraz Peter ma własną firmę, Parker Industries. Działa globalnie z filiami w takich miastach jak Hongkong czy Londyn. A Spider-Man oficjalnie został jego ochroniarzem, takim dla którego Parker Industries tworzy gadżety i pojazdy, bo teraz Spider-Man porusza się samolotami odrzutowymi, samochodami, ma milion zabawek na każdą okazję i kostium zawsze przy sobie. Oczywiście Peter nadal działa w zgodzie z ideą, że wielka moc nakłada wielką odpowiedzialność, więc Spider-Man wspomaga technologicznie i na wszystkie inne sposoby Nicka Fury'ego oraz S.H.I.E.L.D. Często tworzy team-up z Mockingbird i musi reagować na sytuacje zagrażające planecie. Głównym przeciwnikiem Spidermana w tym komiksie jest organizacja Zodiak, prowadzona przez tajemniczego osobnika, o którym aż do ostatniej strony komiksu nie dowiecie się praktycznie niczego. A pewnie dwa dni po przeczytaniu już nie będziecie pamiętali, co przewodziło Zodiakowi, bo ja również nie zapamiętałem. Zapewne było to tak generyczne, że nie było warte zapamiętywania. Cały plot twist w tym tomie polega na tym, że Zodiak raz kradnie technologię Parker Industries, to znowu okazuje się, że kradzież była elementem planu Petera czy S.H.I.E.L.D. i od nowa i tak w kółko. Cały ten komiks miał chyba w zamierzeniu działać trochę jak Batman Incorporated albo jak Iron Man, ale w mojej opinii nie wyszło to zbyt dobrze. Nie chciałbym wyjść na gbura z gatunku kiedyś to było i naprawdę lubię, gdy bohaterowie idą do przodu, doświadczają zmian i stają przed kolejnymi wyzwaniami. Lubię, gdy zmieniają status quo, pod warunkiem, że za takim pomysłem stoi jakaś podbudowa. Uważam, że tutaj tego zabrakło. Poza tym, Spider-Man to nie jest Batman, ani nie Iron Man. To jest postać z zupełnie innym originem, innymi motywacjami, innym systemem wartości. Dlatego Peter nie do końca odnajduje się w roli, którą mu narzucono, a Dan Slott tak trochę błądzi, nie będąc pewnym, przed jakimi konfliktami powinien postawić Petera. Komiks czyta się jak What If, wypełniony smaczkami dla fanów postaci. Okazuje się, że Peter zatrudnił w swojej firmie m.in. Harry'ego Osborna, bo zawsze wierzył w dawanie drugiej szansy. Jest tutaj epizod, w którym Johnny Storm jest zły, bo Peter wykupił Baxter Building, czyli miejsce, które historycznie było siedzibą Fantastycznej Czwórki. Po czym dowiadujemy się z ust Petera, że aby to zrobić, musiał zapłacić znacznie więcej niż budynek był wart, bo nie chciał, żeby to miejsce trafiło w ręce Roxxon czy innej szemranej organizacji, co również jest spoko pomysłem. Jednak te smaczki dla fanów postaci to trochę za mało, by na nich budować fabułę kilku kolejnych story arków. Ten pierwszy tom czytało mi się bardziej jak ciekawostkę niż pełnoprawną historię. W dodatku jest bardzo mocno osadzony na bohaterach i wydarzeniach poprzednich serii Slota, co uznają za minus, biorąc pod uwagę, że jednak miał to być restart serii i całego uniwersum niejako. Czysto teoretycznie mógłbym być świeżym fanem i mógłbym wymagać od tego komiksu, by wejść w niego z buta i mieć wszystko podane na tacy, a prawdę mówiąc niczego takiego tutaj nie jestem w stanie dostać. Nie dostaję informacji o tym, kim w ogóle jest Sajani, kim jest Anna Maria Marconi albo Prowler. Jeśli więc myślicie o tym, żeby od tego tomu wkręcić się w przygody Człowieka-Pająka, to zdecydowanie odradzam. To nie jest dobry moment, to nie jest ani dobry komiks, ani odpowiedni moment, żeby się wkręcić w tę serię. Avengers tom pierwszy. Siedmiu wspaniałych. Nawet jeśli do tej pory nie mieliście przyjemności przeczytać Avengers Marka Wade'a, to jestem w stanie się założyć, że słyszeliście o tej drużynie. Pamiętam, że było o tym składzie naprawdę głośno, bo w większości trafili do niego Legacy Heroes i w dodatku odmienni kulturowo, rasowo czy płciowo od dotychczasowych Avengers. Co, umówmy się, nie było specjalnie trudne, bo dotychczasowi Avengers byli w zdecydowanej większości białymi mężczyznami, Amerykanami z dziada pradziada albo przynajmniej z ojca i matki.
A teraz przez tę poprawność polityczną wrzucili nam czarnego kapitana Amerykę, czarnego Spidermana, muzułmańską Miss Marvel, a w dodatku Thorem jest kobieta! Co się dzieje z tym światem? W sumie nic się nie dzieje, a skład Avengers przedstawia normalny demograficzny przekrój współczesnych USA, co chyba nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że rządzi sprzedaż. Ale dla mnie to jest tak oczywiste, że nawet nie zamierzam więcej czasu temu tematowi poświęcać. Nasi bohaterowie łączą się w drużynę z przypadku, gdy wszyscy w jednym momencie trafiają na zagrożenie dużej rangi. W Nowym Jorku, w wieżowcu, który do niedawna należał do Avengers, pojawia się Warbringer, reprezentant rasy Chitauri. Musi on zebrać 3 artefakty. Te zaś połączone otworzą wrota, przez które inni kosmici będą mogli trafić na Ziemię i dokonać zagłady. No i przez cały ten tom nasza drużyna schodzi się ze sobą małymi krokami. Tony Stark przypadkowo trafia na Kapitana Amerykę, obydwaj przypadkowo wpadają na Ultimate Spidermana, a gdy sprawy przybierają zły obrót, Tyłki musi ratować im Vision razem z Thorem, a na koniec gdzieś po drodze spotykają jeszcze Nowe i Miss Marvel. No właśnie, to chyba dobry moment, by zwrócić uwagę na najlepszy motyw w tym tomie. Relacja Nowy z Miss Marvel jest świetna. To, jak nieporadni są oboje w relacjach damsko-męskich, co nie powinno dziwić, bo są dopiero nastolatkami, jest bardzo urocze i daje znacznie więcej frajdy niż najlepsza teen drama. W sumie daje więcej frajdy niż walka z tym Warbringerem. Sytuacja z Visionem, który postanowił sformatować w sobie odczuwanie emocji, by nie wpływały na jego osąd na polu walki, też jest dosyć intrygująca i całkiem nieźle ciągnie kolejny zeszyt do przodu. Podobnie jak sytuacja z tożsamością Thor, której do pewnego momentu nikt nie zna. Oczywiście nie czytamy tego, by dowiedzieć się, kim tak w ogóle jest Thor, bo już to wiemy, internet sprzedał nam to jakieś 100 razy, ale czytamy bardziej, żeby dowiedzieć się, jak zareagują na to pozostali Avengers i co pomyślą o całej sytuacji. To, co natomiast wypadło słabo, to pretekstowość niektórych wątków. W ostatnich zeszytach tego tomu bohaterowie mają pokłócić się ze sobą, żeby było wygodnie dla scenariusza i oczywiście tak się dzieje, ale podbudówki nie ma w tym prawie żadnej. Pozwolę sobie teraz na mały spoiler. Podobnego zaplecza nie ma przy okazji pocałunku Kapitana Ameryki i Thor. To znaczy, dochodzi do niego, a później Thor stwierdza, że chciała to zrobić, więc to zrobiła i no big deal. No i okej, ale z punktu widzenia fabuły jest to kompletnie zbędne i nie posuwa relacji do przodu. Ogólnie poza Nową i Miss Marvel miałem wrażenie, że wszystko drepcze w miejscu. Rysunki Kuberta i Asrara są bardzo dobre. Fabuła mija nam przed oczami niczym dobrze wyreżyserowany blockbuster i w sumie właśnie o to chodzi. Generalnie to jest komiks z kategorii do niczego nie zmierza, ale czyta się przyjemnie. Dlatego sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to was zadowala. Avengers Impasse. Atak na Pleasant Hill. Na cały ten ogromny event Atak na Pleasant Hill złożyło się aż 16 zeszytów, z czego bodajże 3 one-shoty, jak Welcome to Pleasant Hill albo Assault on Pleasant Hill Alpha i Omega, oraz zeszyty różnych regularnych serii, takich jak Uncanny Avengers, All New All Different Avengers, New Avengers, Howling Commandos of S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D., Captain America, Sam Wilson, Illuminati. I zapewne teraz myślicie to samo co ja. Ten komiks to gniot, powstały tylko po to, by sprzedać jak najwięcej zeszytów z serii, które generalnie was nie interesują, w nadziei na to, że was zainteresują, co ostatecznie wcale nie działa. I tak dokładnie jest, ale opowiedzmy sobie pokrótce, o czym w ogóle traktuje ten komiks. Maria Hill, dyrektorka S.H.I.E.L.D., wpadła na pomysł doskonałego więzienia. Przekonała spersonifikowaną kosmiczną kostkę, by ta zmieniła rzeczywistość złoczyńców w sielankową amerykańską przestrzeń rodem z reklam telewizyjnych lat 60. I udało się, przez jakiś czas to Gitmo 2.0 działało, chociaż było moralnie nagannym eksperymentem. Jednak w pewnym momencie zaczęło się sypać, ponieważ część łotrów wybudziła się z tego złudzenia niczym Neo z Matrixa i... Ta część łotrów rozpoczęła swój bunt w Pleasant Hill. Jednocześnie na miejsce akcji przybywają różne drużyny Avengers, Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes, komandosi i agenci z S.H.I.E.L.D. i robi się taki fabularno-narracyjny bałagan, że trudno to wszystko poskładać w całość. Co więcej, Atak na Pleasant Hill nie działa ani jako epizody w poszczególnych seriach, które zrzesza, ani w trejdzie, gdzie wszystko to mamy zebrane do kupy, bo dostajemy tutaj miliard bohaterów, milion złoczyńców.
Notabene, komiks nieświadomie pokazuje, jak mało wyrazistych vilenów ma Marvel. O ile bohaterów praktycznie wszystkich znamy, albo przynajmniej dobrze kojarzymy, o tyle z Łotrami wygląda to naprawdę słabo. Gdyby nie Red Skull, Baron Zemo, Absorbing Man czy Kraven Łowca, byłaby to zbieranina totalnych no-name'ów. No i widać, że osoba, która kreatywnie odpowiadała za cały event, nie wykonała zbyt dobrej pracy. Powstają albo ogromne luki w tej historii, których nie pokrywa żaden zeszyt, albo w niektórych zeszytach dublują się wydarzenia z innych. Wiele wątków zaczynamy śledzić gdzieś w połowie i kończymy przed końcem, nie wiedząc, do czego doprowadziły przygody bohaterów. Ogólnie nie polecam tego komiksu wcale. Przebijecie się tutaj przez ponad 400 stron tylko po to, żeby ostatecznie dowiedzieć się, że Steve Rogers odmłodniał i stare status quo powróciło. Wow. A poza tym ten komiks nie zaoferuje wam absolutnie niczego. Wymęczy was, więc możecie go sobie odpuścić bez najmniejszego żalu. Staruszek Logan, tom drugi. Berserk. Może to trochę dziwne, ale w tłumie jedynek znalazł się jeden tom opatrzony numerem 2. I mowa tutaj o Loganie, którego pierwszy tom ukazał się jako tie-in do eventu Secret Wars. Jeśli więc chcecie poznać moją opinię o tamtym zeszycie, odsyłam was do tego odcinka. Logan z rzeczywistości Elseworldu Marka Millara trafił do standardowej rzeczywistości Marvela i próbuje się w niej odnaleźć. Tak w skrócie można opowiedzieć fabułę tego tomu. Bohater ma flashbacki z tragicznej przeszłości, w której zabił wszystkich X-Men, po czym obiecał sobie, że przestanie używać ostrzy i próbował zacząć nowe życie w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez Zwoli. Teraz, chociaż przebywa w nowym świecie, to jednak cały czas obawia się, że jeśli niczego nie zrobi, to nowa rzeczywistość może dojść do tego punktu, w jakim opuścił poprzednią rzeczywistość, postapokaliptyczną rzeczywistość. Więc postanawia uporządkować ten nowy świat i rozpoczyna swoje porządki od tych złoczyńców, którzy bardzo mocno zaszli mu za skórę jeszcze w poprzedniej rzeczywistości. Działa to naprawdę dobrze. Lemire przedstawia nam retrospekcje, z których dowiadujemy się, jak wyglądało życie Logana pomiędzy wymordowaniem mutantów, a wydarzeniami z serii Millara. Dowiadujemy się o jego rodzinie, relacji z kobietą i dziećmi. No i dowiadujemy się, kto Logana skrzywdził wtedy, gdy nasz bohater był pacyfistą i jedynie nadstawiał drugi policzek. Logan robi sobie listę takich osób z postanowieniem zdjęcia ich z ziemskiego padołu. I trzeba naprawdę mocno przymknąć oko, by uwierzyć, że taki Logan, który był w tysiącu alternatywnych rzeczywistości, podróżował w czasie i tak dalej, obawia się nagle, że jeśli czegoś nie zrobi, to aktualna rzeczywistość pójdzie do przodu dokładnie w takim kierunku, jak jego dawny świat. Niby dlaczego miałoby się tak zdarzyć? A nawet gdyby miało, to jednak zanim podejmie się jakieś działania, wystarczyłoby zrobić pewien research. Wypadałoby, tak? Ale oczywiście Logan tego nie robi i już po podjęciu pierwszych działań trafiają na niego informacyjne gromy. W tym świecie jest kobieta Thor! U niego nie było! Tutaj Hulkiem jest jakiś Amadeus Cho! Gdzie jest Banner? I jeszcze kilka rzeczy zaczyna mu zgrzytać, ale mnie zgrzyta tylko jedna rzecz. Dlaczego nie zrobił żadnego researchu? Dlaczego nie sprawdził pewnych rzeczy, zanim rozpoczął swoje małe killing spree? Jednak, żeby uczciwie podejść do tematu, muszę przyznać, że poza tym jednym zgrzytem komiks czyta się naprawdę dobrze. Fabuła angażuje i trudno się od niej oderwać. Spotkania Logana z innymi bohaterami są świetnie napisane, zarówno na płaszczyźnie akcji, jak i dialogów. Konwencją ten komiks przypomina film o zemście połączony ze spaghetti westernem. Ja lubię takie połączenia, więc bawiłem się świetnie. A jeśli fabuła nie do końca was przekonuje, rysunek Andrei Sorrentino powinien. Rysownik wykonał fantastyczną robotę, stawiając na kolorystyczny minimalizm i kadrowanie skupione na szczegółach wyodrębnionych z ogólnego obrazu. Więc w ogólnym rozrachunku mogę przymknąć oko na tę jedną rzecz, którą nie do końca kupiłem i skupić się na tym wszystkim, co w tym tomie wyszło naprawdę dobrze. Bo uważam szczerze, że drugi tom Staruszka Logana jest naprawdę spoko. Można go przeczytać z dużą dozą przyjemności. Wam również tego życzę i będę niecierpliwie, może nie jakoś bardzo niecierpliwie, ale troszeczkę niecierpliwie czekał na kolejny tom, bo ten był bardzo krótki. Niestety drugi tom Staruszka Logana ma tylko 4 zeszyty, więc mam nadzieję, że bardzo szybko ukaże się tom kolejny. All New Wolverine, tom pierwszy. 4 siostry. A skoro jesteśmy przy Wolverine, najwyższa pora pogadać o flagowej serii tej franczyzy, czyli All New Wolverine, serii, której główną bohaterką jest córka i jednocześnie następczyni Logana, czyli X-23, X-23 albo X-23. Jak zwał, tak zwał.
Przygody Laury pisane przez Toma Taylora są super. Jest to zdecydowanie jeden z lepszych komiksów, jakie omawiam w tym odcinku. Jeśli chcielibyście czytać jakąś jedną serię z Marvel Now, to wśród obecnie wydawanych najlepsze będą właśnie przygody All New Wolverine. Laura przez większość swojego życia była eksperymentalną bronią, wyposażono ją w ostrza wychodzące z rąk i ze stóp i zaimplementowano jej wrogość oraz agresję względem ludzi. Tylko że teraz dziewczyna stara się przezwyciężyć swoje zwierzęce instynkty i udowodnić swoją wartość. Ma ku temu świetną okazję, gdy na świecie dochodzi do serii zamachów terrorystycznych związanych z firmą Alchemax Genetics, korporacją, która próbowała kiedyś sklonować X-23 i z której laboratoriów uciekły 4 klony dziewczyny, każdy w innej fazie rozwoju. Teraz Laura dostaje zadanie odnalezienia swoich klonów i oddania ich w ręce władz, jednak im bardziej bada sprawę, tym bardziej przekonuje się o tym, że Alchemax ma brudniejsze ręce niż początkowo przypuszczała. W tym komiksie świetnie przenikają się plany narracyjne, współczesność i retrospekcje związane z Loganem. Seria jest kapitalnie zbalansowana, przez te 6 zeszytów nie poczułem ani jednego momentu, kiedy komiks byłby przegadany albo zbytnio napchany akcją. Tutaj wszystko wspaniale się przenika, lektura nie nudzi i nie można się od tego komiksu oderwać. To nadal jest tylko rozrywka, ale z drugiej strony to jest aż rozrywka, bo ostatnio czytałem naprawdę bardzo dużo różnych serii komiksowych, oglądałem wiele seriali, filmów i trudno było mi skupić się na większości tych rzeczy, które ostatnio pochłaniałem, bo zwyczajnie nie były angażujące, nie były dobrze zrealizowane. Wielu rzeczy, jeśli chodzi o narrację, w nich brakowało, albo jeśli chodzi o kreację bohaterów, a tutaj nie brakuje niczego, dlatego uważam, że All New Wolverine to nie jest tylko rozrywka, tylko to jest aż rozrywka. To jest dobra rozrywka. Takiej ostatnio jest na lekarstwo. Jest komiksem, który daje maksimum frajdy, ale jednocześnie nie jest tylko głupią rozpierduchą. Po przeczytaniu całości mam wrażenie, że bohaterowie przebyli pewną drogę i cieszę się, że mogłem śledzić ich poczynania. Nie tylko czekam na drugi tom, ja wręcz nie mogę się go doczekać. Extraordinary X-Men, tom pierwszy. Przystań X. W pierwszym tomie Extraordinary X-Men Jeffa Lemira i Humberto Ramosa mutanci skupieni wokół szkoły próbują odzyskać swój głos w post-cyklopsowej rzeczywistości. To zdanie musiało zabrzmieć dosyć srogo dla tych z was, którzy myśleli sobie, że od Extraordinary X-Men rozpoczną swoją przygodę z X-Menami, dowiedzą się, o co w ogóle chodzi w tych komiksach i od tego momentu gładko wejdą w to uniwersum. I jeśli zabrzmiało srogo, to dobrze, miało tak zabrzmieć. Jest dość dużo historii gdzieś w tle. Schizma mutantów, podział na tradycyjną szkołę i rewolucję Cyclopsa i X-Men z lat 60. w naszej rzeczywistości. Jednak to wszystko jest tutaj elementem tła, a główną osią fabularną jest w sumie to samo co zawsze. Mutanci nie są tolerowani na świecie. Ludzie się ich boją i nie rozumieją. Storm jako nowa dyrektor szkoły postanawia powołać drużynę, która będzie kontynuowała dzieło Charlesa Xaviera. W tej drużynie ostatecznie znajdą się Jean Grey, Iceman, Magic, Colossus, Nightcrawler i Old Man Logan. Jednak zanim uda się zebrać drużynę, poszczególnych jej członków będą czekały pewne perypetie. Jean Grey, nasz niewinny zabytek lat 60., będzie chciała zrobić sobie przerwę od bycia superbohaterką, jednak nie będzie to łatwe w świecie, gdzie chmury terigenowe zabijają i sterylizują mutantów, a jednocześnie u części populacji budzą gen Inhumans. Colossus będzie musiał przerwać spokojne życie na roli. Old Man Logan będzie musiał przerwać spokojne życie w ogóle. A Jean Grey będzie musiała przerwać przerwę. A z kolei Nightcrawler niczego nie będzie musiał przerywać. Po prostu będzie musiał uwolnić się od Mistera Sinister. No i to w skrócie jest pierwszy tom Extraordinary X-Men. Nic wielkiego tutaj się nie dzieje, żaden wielki plan na kolejne tomy nie zostaje zarysowany. Szczerze mówiąc, niezbyt ten komiks zachęca, by chwycić pociąg dalszy, ale powiem wam coś na zachętę. Początek Marvel Now 2.0, albo All New All Different Marvel, jeśli wolicie oryginalną nazwę, to umówmy się, nie był dobry moment dla mutantów, a na pewno nie był to dobry moment dla tych zespołowych komiksów o mutantach. Bo Uncanny X-Men Kalena Bana jest jakościowo porównywalny do Extraordinary, które omówiłem przed chwilą, czyli szału nie ma, a z kolei All New X-Men Hopelessa jest... W sumie to nawet nie wiem jakie jest, bo dwa razy próbowałem to czytać i za każdym razem odbiłem się od pierwszego zeszytu, który jest według mnie nieczytalny, po prostu jest straszny. Nic się tam nie dzieje, a to co próbuje się dziać po prostu w ogóle nie angażuje czytelnika. To jest szkoła tego, jak nie należy pisać komiksów. I wielu znajomych mówiło mi, że dobrze, że nie czytałem tego tomu do końca, bo jest źle, jest tylko gorzej później.
Więc jeśli bardzo chcecie jakiejś drużynowej serii o X-Men, to w sumie do końca tego Jeffa Lemira polecić nie mogę, ale z drugiej strony wiem, że Egmont wydał najlepsze, co miał, więc jeśli macie faktycznie deficyt mutantów w swojej głowie, no to możecie przeczytać. Ale ostatecznie nie była to jakaś fajna lektura. Sorry, Jeff, nie tym razem. Miss Marvel, tom 5. Super sławna. Niby coś nowego i uderza jakaś świeżość, no bo Marvel Now 2.0 i tak dalej, ale jak przyjrzymy się bliżej, to okazuje się, że nowa Miss Marvel jest po prostu kontynuacją tej starszej. Nadal tytuł jest pisany przez G. Willow Wilson i redagowany przez Sanae Amanat. Czy to jednak źle? Właśnie nie, bo komiks jak na piąty tom nadal może się pochwalić świeżymi dialogami, ciekawą fabułą i bardzo trafionym humorem. W sumie nie mówię tego nawet jako wielki fan serii z tomów poprzednich. Bo tamte, chociaż dobre, to jednak odbierałem jako trochę przereklamowane komiksy. Dodatkowo męczyło mnie ustanawianie bohatera od zera, tworzenie kolejnego origin story. To jest u mnie taki trochę paradoks, bo z jednej strony ja naprawdę lubię czytać o początkach bohaterów, ale umówmy się, że originów mamy całe mnóstwo. I przy tej konkurencyjności trudno o takie naprawdę dobre. Pojawienie się Kamali Khan umiejscowiłbym gdzieś w połowie mojej stawki. Ale mniejsza o to, bo chciałbym jednak porozmawiać o piątym tomie. Miss Marvel jest już tutaj pewną ustanowioną superbohaterką, jest członkinią Avengers, jest w pewnym sensie chyba nawet sławna, albo jest taką jakby pseudocelebrytką. Dodatkowo jest bohaterką lokalnej społeczności i teraz stają przed nią nowe wyzwania. Jak to wszystko ze sobą pogodzić w momencie, gdy doba nadal ma tylko 24 godziny? To, co w tym tomie od samego początku mi się spodobało, to właśnie płaszczyzna tych przygód. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z inwazją porywaczy ciał, nocą żywych trupów i Godzillą kontra Modrą, czyli dosyć epickimi motywami, tym bardziej jak na street-levelową konwencję. A z drugiej strony Miss Marvel nie traci swojego startupowego oblicza, nadal boryka się z problemami rzędu słabe oceny na semestr, brak czasu na naukę, utrata chłopaka, brak czasu na przyjaciół, brak wsparcia ze strony rodziców. I jakimś cudem scenarzystka radzi sobie świetnie, by ten epicki wymiar pogodzić z przyziemnym. Przejmujemy się życiem Kamali, jesteśmy rozbawieni jej próbami pogodzenia obowiązków i trzymamy kciuki, by zdążyła na przyjęcie zaręczynowe brata. Bawiłem się świetnie podczas lektury tego komiksu i uważam, że jest to jeden z tych niewielu komiksów All New All Different Marvel obok All New Wolverine albo ewentualnie jeszcze Logana, który faktycznie jest wart waszych pieniędzy, który powinniście kupić i przeczytać. I celowo mówię o tej grupie komiksów, tych dobrych komiksów z Marvel Now 2.0 teraz, ponieważ na sam koniec zostawiłem najlepszy z tych komiksów, taki, który zdecydowanie powinniście kupić i powinniście przeczytać. Vision. Powiem wam teraz w dużym skrócie, jest to jeden z najlepszych komiksów, jakie przeczytałem kiedykolwiek. W postaci humanoida Visiona, jego żony i dwójki dzieci, Tom King zawarł pełną empatii historię o tym, jak wiele jesteśmy w stanie dać, by być częścią społeczności, by móc wtopić się w tłum, by po prostu nie być kimś zupełnie innym od całej reszty społeczeństwa, by mieć pewne poczucie bliskości z grupą, którą jakoś w domyśle się reprezentuje. I jest to po prostu niesamowity komiks, jest to świetna historia. Wiem, że to ogromny skrót, ale Vision to jedno z tych dzieł, o których nie ma sensu gadać zbyt wiele. Jeśli stać was tylko na jeden komiks, upewnijcie się, że wybierzecie właśnie ten. Naprawdę warto. Bez względu na to, jaki dystans macie do superbohaterskich komiksów, powinniście sięgnąć po Visiona. To jest prawdziwy kocioł emocjonalny, katarzis na wielu płaszczyznach. Jeśli chcecie usłyszeć trochę więcej na temat tego komiksu, to odsyłam was do odcinka, który nagrałem jakiś czas temu, krótko po tym, jak ostatni zeszyt Visiona okazał się na amerykańskim rynku. Wtedy przeczytałem tę historię po raz pierwszy, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i to wrażenie wcale nie zmalało, pomimo upływu czasu. Jak sami na podstawie moich słów jesteście w stanie pewnie wywnioskować, Marvel Now 2.0 to bardzo nierówna linia. Powstawały tu z jednej strony komiksy, na które była koncepcja, które dawały przynajmniej bardzo dużo frajdy, a często i coś więcej, tak jak Vision, ale przy tym potrafiły też powstawać komiksy, które były po prostu wypychaczami tworzonymi przez wyrobników, przez dawne legendy, które kiedyś tam coś osiągnęły w komiksowym światku, ale teraz już po prostu zwyczajnie im się nie chce i nie dają nam tej jakości, do której byliśmy przyzwyczajeni. Te pierwsze komiksy, tę pierwszą grupę tych dobrych rzeczy zdecydowanie wam polecam,
drugiej nie mogę jednoznacznie odradzić, bo jestem też świadomy tego, że nie wszystko, co mi się podoba albo nie podoba, musi tak samo spodobać się albo nie spodobać wam, więc to już musicie jakby ocenić sami. Jeśli więc przyszliście tutaj po raz kolejny po zwykłą checklistę pod tytułem co należy przeczytać, a co można sobie odpuścić, to przykro mi, ale nie pomogę. Znowu. Dajcie znać, czy mój przegląd Marvel Now 2.0, na który czekaliście bardzo, 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 bardzo długo, jest okej. Czy wam się w ogóle podobał, czy spędziliście miło czas oglądając mój przegląd. I dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście dostawać też takie przeglądy w przyszłości, czy jest sens publikowania tego typu odcinków raz na jakiś czas, by omówić kolejne tytuły tej linii wydawniczej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Spoiler Included, albo nawet wcześniej, do zobaczenia w kinie, przy okazji premiery, bądź i przedpremiery Avengers Endgame, bo zamierzam na taki seans uderzyć, może się uda. I do zobaczenia na Pyrkonie, bo tam również będę. Trzymajcie się, cześć!